zawsze każdy spektakl to jest spotkanie, to jest wspólne tworzenie. Moment, w którym się jednoczą ludzie i mają z tego radochę. To jest ten najpiękniejszy element procesu twórczego. Jak dostałam zamówienie od Polskiego Baletu Narodowego na zrobienie Pinokia na podstawie Collodiego do muzyki Weinberga Złoty Kluczyk, musiałam znaleźć swoją własną ścieżkę do opowiedzenia tej historii. No jak każdy reżyser czy choreograf, ale trudność polegała na tym, że muzyka dramaturgicznie była stworzona do innej historii, tak naprawdę do innej opowieści, a Pinokio Collodiego, prawda, to jest jeszcze coś, jeszcze inna dramaturgia i trzeba było to jakoś połączyć. No i oczywiście forma spektaklu czy dzieła scenicznego wymaga swojej własnej formy, swojej własnej dramaturgii. Nie wszystko tam się zmieści to, co jest w samej bajce, tak? Więc musiałam wybrać własne wątki, troszeczkę je po swojemu też zinterpretować i właściwie przerobić. Samo zamówienie brzmiało, że ma być to duży balet klasyczny, taki, że dla dzieci, że duża bajka i że duży zespół. Więc lubię wyzwania, więc zmierzyłam się z tą formą z przyjemnością. Chociaż kiedyś bym się bała, ale z czasem zauważyłam, że właśnie te wszystkie trudności albo te wszystkie miejsca, których się boimy, to jest to, czego trzeba spróbować. Klasyka jest bardzo wdzięczna. To jest właściwie trochę gotowa czasami instrukcja w niektórych miejscach, tak? I szukałam też właśnie, w jaki sposób tę klasykę ja mogę zrobić po swojemu. Myślę, że dla mnie Pinokio to opowieść o każdym z nas, czyli o naszej drodze, o naszej ścieżce jako ludzi, o dojrzewaniu, o tym, jak stajemy się ludźmi i o tym, czym jest człowieczeństwo. Wszystkie postaci, które spotyka Pinokio po drodze, wnoszą coś do jego życia, nawet te złe postaci. I to jest też ważne, że wszystkie błędy i wszystkie negatywne albo trudne sytuacje i postaci wprowadzają do jego życia tak samo dużo jak te dobre. Jak nie więcej, bo to jest okazja do tego, żeby się czegoś nauczyć, okazja do tego, żeby stać się lepszym, żeby zrozumieć, dowiedzieć się czegoś o sobie i pójść dalej.